Cześć, ja jestem Bartek. To jest kolejny vlog. No widzicie, śnieg już się nie trzymam od ostatniego razu. I tak to wygląda. Trochę brudna szyba, ale to... To w sumie nic. Jest godzina... Około 11. Ciapek. Która jest godzina? Która mamy godzinę? To jest Ciapek, taki trochę przybłęda pies, taka ślepa fajna. Chodź Ciapek tutaj, chodź. Chodź, skakuj, skoczysz tu, chodź. Nie, co? No dobra, to koniec będzie tego wstępu. Do zobaczenia już na vlogu. Także cześć, po cięciu. Jak widzicie, jadę motocyklem, także bardzo fajnie, podoba mi się to. Jest jeszcze no trochę śniegu, jak widzicie, wszędzie dookoła, więc nie dojeździł szybko. No bo po co w razie co mieć jakiś wypadek, skoro można tego uniknąć. Kamera jest? Jest, dobra, no to możemy jechać, więc także cieszę się, że jeszcze w tym roku sobie pojeżdżę. Coś dla was nagram z tego motocykla. Widzicie, nie ma tragedii, jeśli chodzi o to, jak wygląda droga. Więc czemu by nie pojeździć? Serio, już myślałem tydzień temu, że to już będzie koniec tego sezonu. Ale jak widzicie, pozwala jeszcze pogoda na pojeżdżenie. No, że to nie będzie jakieś katowanie silnika. No, ale pojeździć zawsze trochę można, więc bardzo, bardzo fajnie. Dzisiaj ogólnie mamy 22 grudnia. Dwa dni do świąt. No, a śniegu nie ma. Trochę słabo, prawda? No niestety. No ale cóż poradzić. Tak jak widzieliście na początku, w tym wstępie przy oknie, które już chyba się stanie tradycją na moim kanale, czego nagrywam jakiegoś vloga, to po prostu będę zaczynał od tego okna. Widzieliście tego psa, wabi się on Ciapek. Jest to ogólnie przybłęda, bo historia z tym psem była taka, że któregoś razu przyszedł do nas obcy pies. No to... Nie wiedzieliśmy co zrobić, bo do Warszawy go niestety wziąć nie możemy. Po prostu nie ma warunku, żeby wziąć go tam do nas do Warszawy, do domu. No więc trochę słabo, no ale zostawiliśmy go tutaj na działce. I co weekend przyjeżdżamy do niego, też w tygodniu raz przyjeżdża tutaj mój tata, żeby po prostu go nakarmić, żeby po prostu siedzieć z nim. Oczywiście dajemy mu też suchą karmę, nawet mu zbudowałem budę. Także jest ten pies u nas cały czas. No i któregoś razu po prostu przyjeżdżamy na działkę, no psa nie ma. Potem się znalazł po jakimś czasie i potem znów zniknął. No my się tak zastanawialiśmy, co z tym chcemy zrobić. No i widzimy, że po prostu leży na drodze. Po prostu został potrącony przez jakiś samochód. No i leżał tak jakby martwy na drodze. Przenieśliśmy go w cień, bo to było lato. No i postawiliśmy obok niego wodę. Myśleliśmy, że już nic z tego psa nie będzie. No bo, no po prostu, no, był w bardzo marnym stanie. No ale jak widzicie, trzyma się dobrze, więc ogólnie bardzo fajny pies, nie ma czucia w ogonie. Ten pieseł. Także, no trochę słabo. Ale ogólnie żyje, to jest najważniejsze. Droga nic nie jedzie, no to skręcamy. Dwójeczka. Ogólnie jadę do fryzjera, ale najpierw jeszcze wstąpię do sklepu. Parę rzeczy muszę kupić. O, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Chłodnawo, powiem szczerze, że jest chłodnawo. Mogłoby być deczko cieplej. No ale pogoda, ale jest, widzieliście, słońce też świeci, więc nie ma też tragedii. Dobra, stawiamy tutaj maszynę. Może postawiam deczko inaczej, żeby tutaj nie zawadzała zbytnio. Ale...
Patrz, stoi tutaj. Kluczyki trzeba wziąć. O, dziura z rękawiczce. No trudno. No dobra, wchodzimy. Trochę z kamerą na kasku. Ale cóż, tutaj ktoś pije sobie setkę. No dobra, zdejmę kask może. Będę spadał, także no zobaczymy. Sytuacja, jak widzicie, jakiś tutaj miejscowy pijaczek chciał kupić moją maszynę. No proszę bardzo. Na zapłon, dobra. Światła. O! Uhuhu. Powiem, ciekawa sytuacja. Nie spodziewałem się. O, już do tej fryzjera kolejki, niedobrze. No, rękawiczek nie założyłem. O, proszę. Krzaczory. No i dobra, ludzik wbijamy. I stawiamy machinę. Dobra, przestawię kawałek dalej. Żeby nie przeszkadzało nikomu. Uff, no i dobra, to chyba na razie będzie. Pierwsze części. Także no. Trochę trzeba było przyspanować. Nie ma co tutaj czekać. Byłem u tego fryzjera. No jak zobaczyłem ile jest osób, to się przeżegnałem i po prostu wyszedłem, więc autobus szkolny. Uff, i znów nie założyłem rękawiczek. O nie, nie zrobiłem synchronizacji. Wow, wow, wow. To akurat sobie wezmę na luz i w sumie zrobię synchronizację i założę rękawiczki. Z której strony je włożyłem? Tutaj są, dobra. Jedna i druga. Zimno. Dobra.
dobra, synchronizacja była, wszystko było. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś grać ładnie w czasie, żeby to nie rozchodził się dźwięk z obrazem. Długo po prostu nie o to chodzi. Dobra, tak nie szalejmy. Szybko, bo przypał. Coś mi kurde w tuniku siedzi, po prostu strasznie trzeszczy jak jeżdżę. Trochę mnie to niepokoi. Co prawda, zamknę sobie szybkę, żeby mi nie przeszkadzało. Jak jest zimno, cholernie. No nie ma co się dziwić. W końcu styczeń i zima się zaczęła. Styczeń, kurde, co ja gadam, jesteście grudzień, jeszcze nie ma stycznia, ale już blisko w sumie, niedługo Sylwester. O, także fajnie. Jak chcecie, to możecie pisać, jakie macie plany na Sylwestra. Chętnie o tym poczytam. Nagrywa się? Chyba się nagrywa wszystko. Także fajnie. Miałem nie szaleć, ale kurde, to jest silniejsze ode mnie. No ale też już nie przesadzajmy. O, ale będę chory, ja to czuję po prostu. Dobra, ja się będę z wami żegnał. To będzie koniec tego motovloga. Jak widzicie, w zimę też można pojeździć. To całkiem nawet fajnie, jak pogoda dopisze i nie ma śniegu na drogach. Także dzięki za oglądanie tego odcinka. Pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę, subskrypcję i możesz też zostawić jakiś miły komentarz. No i ja dziękuję ci za oglądanie. Trzymaj się. Cześć.